za trzecioligowcami rekordu już 4,5 tygodnia przygotowań do sezonu 2022-2023, do rundy jesiennej rywalizacji w grupie trzeciej. No jak trenerze, ocenilibyśmy te letnie przygotowania w wykonaniu biało-zielonych? Jak zwykle powiem, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. Oczywiście liga zweryfikuje, czy te plany były odpowiednie. A w kontekście zdrowotnym, ten nieco ponad miesiąc? No, ustrzegliśmy się urazów. Niestety w ostatnim meczu kontrolnym dość poważnej kontuzji uległ Krzysiu Żertka, ale też myślę, że nie potrwa ona dłużej niż 2-3 tygodnie. A letnie sparingi, o to chciałem zapytać. Jaki obraz rekordu wyłania się po tych grach kontrolnych? Począwszy na przykład od pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec, trzecioligowe Namestowo, aż po sobotnie gry kontrolne, bo za takie należy uznać konfrontację z rezerwami GKS-u Tychy oraz mimo wszystko mecz pucharowy w Międzyrzeczu. Patrząc na mecze kontrolne, no myślę, że możemy być zadowoleni. Jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz z szeroką kadrą Zagłębia Sosnowiec, tam sprawdzaliśmy przydatność do naszego zespołu kilku zawodników, więc też wynik tak jakby nie odzwierciedla prawdziwego naszego potencjału. Patrząc na pozostałe mecze kontrolne, mogę być zadowolony. Pomówmy chwilę o personaliach. Kto opuścił biało-zielone szeregi, a kto dołączył do bielskiego trzecioligowca? Nasze szeregi opuścili Marcin Czaicki, Marek Sobik, Dawid Kasprzyk i Radosław Dzierbicki, którym bardzo serdecznie dziękuję za poprzedni sezon. Dołączyli do nas Piotrek Wyroba i dołączył do nas Sidi Kamara. Senegalski napastnik, który jak rozumiem będzie stanowił ewentualną alternatywę dla Marcina Wróbla. Oczywiście tak, Marcin jest naszą pierwszą dziewiątką. Też musimy pamiętać o tym, że okienko transferowe zamyka się dopiero końcem sierpnia. Jesteśmy czujni i jeszcze szukamy. No, pojawiło się jeszcze kilku młodych wychowanków, których dotąd nie oglądaliśmy w zespole seniorskim. Mam na myśli na przykład Piotra Tomiczka. Tomasz Walaszek już pod koniec ubiegłego sezonu przywdziewał trykot seniorskiego rekordu, Szymon Bogunia. Tomka Walaszka traktuję już jako naszego zawodnika, bo trenuje z nami już od prawie roku, ale rzeczywiście dołączyli do nas i na stałe będą z nami trenować Bogunia, Tomiczek i Kuba Kabulok. We wspomnianym Międzyrzeczu przystąpiliście do rywalizacji pucharowej już tej, która finał będzie mieć na Stadionie Narodowym za 2 lata. Znacznie nie wcześniej, bliższa to perspektywa przyszłoroczny finał w Warszawie. I tu z kolei w rywalizacji pucharowej, mówię oczywiście o ogólnopolskiej arenie, trafiliście w losowaniu na Chełmiankę. Dwa słowa odniesienia trenerskiego do tych dwóch aspektów pucharowych. Jeżeli chodzi o losowanie na szczeblu centralnym, to wylosowanie Chełmianki możemy potraktować w kategorii drużyny do przejścia. Na pewno cieszymy się z tego, że drużyna przyjeżdża do nas i możemy ten mecz rozegrać u siebie. Z kolei o obecną edycję Pucharu Polski na szczeblu okręgowym, no na pewno ten pierwszy mecz potraktowaliśmy bardzo poważnie i zagraliśmy tam najsilniejszym składem, zdając sobie sprawę, że drużyna z Międzyrzecza też dysponuje zawodnikami z przeszłością w wyższych ligach. Sądzę, że zawodnicy, działacze szkoleniowcy Chełmianki mają podobne podejście przed konfrontacją w Cygańskim Lesie, licząc na to, że biało-zieloni, że rekordziści także będą zespołem do przejścia. Dokładnie, ale to, czy trafiliśmy dobrze, czy nie, okaże się dopiero po meczu. No to skoro mówimy o meczach i już prawdziwej rywalizacji o stawkę, w sobotę poczujecie zielonogórskie klimaty, premiera sezonu, jakie rokowania, przewidywania przed zespołem doskonale ci znanego trenera, graliście kiedyś w jednym zespole, Andrzeja Sawickiego. No, przypuszczam, że sposób grania trenera Sawickiego i jego drużyny nie zmieni się w stosunku do tego, co było wcześniej. Spodziewamy się jak zwykle bardzo trudnego meczu. Powodzenia zatem w konfrontacji w Winnym Grodzie i przede wszystkim w całej rundzie jesiennej. Dziękuję, do zobaczenia.